Pomocy! Co? Dzio? Chodź tu szybko, pomóż! Gdzie ty jesteś? Co się dzieje? Nie mam strzał, a mi tam pillagery grasują. Nie masz strzał? No. A tam jest tu pillager... Dzio, no musisz zejść, bo ja też nie mam strzał, nie mam łuku, miecza. Oni celują do mnie. Mieczki, ale kiepskie, ty masz sharpness 4 chyba. Kapią się tam. No nie no, mam sharpness 3, ale mam problem, bo nie mam ani jedzenia. To poczekaj, ja spróbuję podejść do jednego. Po cichutku, on nie widzi mnie. Co, jakbym miał jedzenie, to bym ci chętnie pomógł. Mam 15 chlebów, czy to wystarczy? Przyjdziesz do mnie? Myślę, że możesz mi rzucić coś, bardzo chętnie przygarnę. Dobra, wiesz co, wrzucę ci do wody. A, okej. No tak, możesz mi rzucić do tego. Dobra, czekaj, zróbmy tak szybciutko. Cześć wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Survivalu. I trochę mieliśmy inne plany na dzisiejszy dzień, ale mam nadzieję, że nie zepsuje nam to planu. Zostawcie łapkę w górę koniecznie, żeby nam się udało pokonać pillagerów dwóch. Patrz, oni w ogóle tutaj jakieś serca wysyłają. Nie ma co sobie, patrz, to jest raz, dwa i po wszystkim. A, to nie było takie straszne, jak się wydawało. Kuszę jakąś by wypluli. Kuszę pokaż. No nie ma, nic. A, myślałam, że wypluli, a fajnie by jakby wypluli. No dobra, to teraz tak oficjalnie jeszcze raz witamy was na Survivalu razem z Zio, jego kanał znajdziecie w karcie. Zapraszam. A Zio, bo to trochę tak, wiesz, dobrze, że tu jesteś i nikogo innego nie ma, na szczęście, bo tylko ty wiesz o tym moim tajnym magazynie. Tak, o dobry plan, no. Ale czemu się tak kręcisz? Ja chciałam do ciebie mówić do twarzy, a ty się kręcisz no ja tak uciekam już, tak, wiesz, szybciej. Świder albo coś innego. No właśnie, bo musimy coś z tym zrobić, ponieważ już zaczyna mi się znowu kończyć miejsce w skrzynkach i w końcu całe moje mieszkanie będzie zostawione w skrzynkach, a ja tak nie chcę. Ja chcę, żeby moje mieszkanie było ładne, piękne i urocze, więc trzeba będzie przynieść to dzisiaj na dół. Jak tam się przełącza ten dźwignię? No musisz tam wejść, tutaj podejść i nacisnąć dźwignię i się otwierają schody. I pomysł mam taki, już zaczęłam przepalać szkło. To będzie wyglądało w ten sposób, chyba na razie nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Trzeba powiedzieć, że coś z tym zrobić. To chyba, że zrobimy to, wiesz, magiczną komendą później zrobię, żeby to było niewidzialne. Ja to tak no w każdym razie chcę zniszczyć część kobla, która tutaj jest, zastąpić to wszystko szkłem, tak, szkłem. Tylko, że nie chcę wykorzystać całego kanionu. Myślę, że jakby dotąd sobie wykorzystam, a tutaj zamurujemy resztę. Wykopiemy jakieś takie nieduże pomieszczenie i wstępnie ustawimy tu skrzynki. Później na jakichś livestreamach będziemy to stroić, znaczy ja będę. Ty może też, jak mi pomożesz. No jasne. Ale główny motyw jest taki, że chcę dzisiaj ten magazyn już tutaj przenieść, żeby tutaj były rzeczy. Tylko teraz tak zastanawiam się, jaki kolor szkła można byłoby tam wykorzystać. No nie wiem, no to musisz wybrać ten, który ci się najbardziej podoba. No w sumie, czy myślisz, że będzie ładnie wyglądał zwykły taki czyste szkło? Bo ono jest w sumie... No, znaczy, zobacz. Ono jest spoko, ale ono wydaje się zbyt przezroczyste. A jak zrobisz kolorowe, ramki, nie? Jak zrobisz kolorowe, to ono się robi wtedy takie ładne, że widać, że jest podłoga, a nie jest dziura. A ty masz jakie u siebie? Czarne? Ja mam jakby szare. Co mam silk toucha? Szare. Bo też fajnie by może dałoby tutaj ustawić się... Znaczy dobra, nieważne, bo ja się skupiam na czym innym. Fajnie byłoby zrobić to może ciemne, żeby tak jakby mrocznie wyglądało, że wiesz, że ten tunel pod spodem jest taki mroczny. No, można by. To co, może czarne? Czy ciemno-szare? Ono, nie wiem, a czemu zaraz szare? Nie chcesz kolorowego zrobić w końcu? No ale to wtedy nie będzie mroczne, kolorowe zrobię. A to ma być mroczne? No mogę ewentualnie spróbować zrobić niebieskie, ale to będzie wyglądało jak woda. Albo... Ale przecież możesz zrobić inne kolory, masz mnóstwo kolorów, masz aż 16 kolorów w Minecraft. No mogę zielony albo zrobić, ale to... albo cyjanowy. Cyjanowy też wygląda trochę jak szary, czy już nie? Cyjanowy wygląda bardziej jak taki cyjanowy, jak enderperła. No to w takim razie, wiesz co, ja przypalę 5 kaktusów, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra. Może spróbujemy zrobić rzeczywiście ten cyjanowy. A propos tego, bo spojrzałam na lapis, mam 30 poziom, więc idę zenchantować sobie jeszcze czapkę. I poza odcinkiem to w ogóle było, nie wiem w jakim momencie, ale zenchantowałam buty. Na Protection 3 Unbreaking 3, więc już teraz zrobimy sobie z Featherfalling, będę miała super budki. No super. No tak, ty już wiesz, bo ty ja wiem, bo ja na odcinku ze śledztwem Uzio to się wyjaśniło. No właśnie, jeśli chcecie zobaczyć śledztwo, prawdziwe śledztwo, takie naprawdę wspaniałe, to zobaczcie na kanale Zio. Prawdziwe. Bo to było prawdziwe śledztwo. Niewymyślone. Ty się tam kręcisz u mnie w domu, co ty robisz? Ja w tym momencie... Co to jest Aqua Affinity? Sorry, bo tak zadaję tysiące pytań. To powinowactwo wodne. Czyli, że lepiej mi się klei woda do hełmu? Nie mam pojęcia, słuchaj, nie mam pojęcia, kto wymyślił to tłumaczenie i jest totalnie... Bo jeszcze jest, bo jeszcze mam taki enchant Respiration 2. To potem sobie też będę musiała to dołożyć i będę już w ogóle chyba super fajna w wodzie. Nie no, znaczy Respiration i Aqua Affinity, one mogą być razem. Chyba? No nie wiem w sumie. Nie jestem pewien. Bo jest coś, są niektóre enchanty, które się wykluczają, nie? Na przykład nie możesz mieć z Featherfalling tego chodzenia po wodzie. No może. Może no, rzeczywiście. Na 100% tak jest. Dobra, chodź tutaj, bo mieliśmy się skupić tak, na czymś innym. Ale ja, ja się skupiam na tym, co trzeba, bo właśnie robię szkło. No dobra. Cyjanowe. Świetnie. Wiesz co, zobaczmy, jak to cyjanowe wygląda w tym momencie. O, w ten sposób wygląda. No i też to ramka jest dość widoczna, nie? No, ramka będzie w każdym kolorze widoczna. Dobra, to, to jest okej. Okay. Na miejscu, to zobaczymy, jak wygląda już tam, nie? No wiem, wiem, ale chciałam po prostu zobaczyć, zanim to zrobię. Bo zrobiłam tylko 8 na ten moment, jeszcze może wiele się zmienić. Okej. Myślisz, że to będzie fajnie? Ja nie wiem, ogólnie możesz mi zarys jakiś zrobić pomieszczenie, jak chcesz, żeby wyglądało, bo jeszcze ja zacząłem tak okopywać, co się da. To tak, tutaj na pewno nie będziemy nic robić, bo musimy zakryć ten mechanizm schodów. Mechanizm można obrócić w inną stronę, to jest w ogóle trzeba będzie to jeszcze zmienić, bo chciałam, żeby to był obserwer z tym kwiatkiem jakoś pomyśleć, albo żeby zrobić tak, włącznik z drugiej strony, no nie? Można będzie spróbować coś takiego, no. Chyba że zrobię sobie jakąś ukrytą windę i jakby to będzie tylko wejście, a wyjście będzie gdzieś ukryte w formie windy wodnej. Bo tak też mogę spróbować. Czemu tak? No nie wiem, no ten kwiatek jest spoko opcją, no myślę, że można. No to trzeba będzie zrobić to na jakimś live'ie albo poza, bo to trochę czasu na pewno zajmie wymyślenie tego mechanizmu. Chodź, zobacz, co myślisz o tym szkle tutaj w takim razie. No spoko, tylko mówię, weź zrób zarys, bo ja nie wiem, czy mam kopać, czy co mam robić, bo w tym momencie tak stoję znowu bezczynnie, jak zawsze. Na razie możesz skopywać tego kobla, ale tak jak mówiłam ci, nie chcę zrobić tego... Ale to całą podłogę robisz szklaną? Nie, tylko to, co jest tutaj z kobla zastąpimy szkłem, a tutaj reszta będzie z innego materiału. To. Tak, dobra. Czyli tak jak będzie naturalnie, ale... Chcę, żeby to pomieszczenie nie było zbyt duże, w efekcie w tę stronę nie idziemy, tylko tutaj jakby... Wiesz, jakby dokopiemy to, żeby to było, wiesz, w miarę płaskie do końca. No dlatego mówię, zrób mi zarys tego pomieszczenia, dokąd ono sięga. Powiedzmy, że... O, tam zombie do nas idzie. Dotąd? No dobra. Mniej więcej dotąd. Okej, a masz to szkło? No idę skraftować w tym kolorze, no to bo... raz. No już, bo to mnie popędzałeś. Czekam, no ja w sumie nic nie robię w tym momencie. Dam ci połowę szkła. Zrobiłem 56 sztuk, to na razie może wystarczy. Masz? Okej. Nie wiem, czy sięgam, okej. Dobra, sięgaj. Dobra, czyli ja całą podłogę chcesz zrobić z tego? No, w sumie, no tą całą naturalną podłogę. Dobra, czyli dotąd, Pamiętaj, że jak coś źle postawisz, to żebyś nie skopywał tego. Dobra, pamiętam. Dobra, i jeszcze te może w tym miejscu. I tutaj się zrobi takie naturalne z jakiejś podłogi materiały. Tak, to możemy sobie skopać, bo tutaj będzie to pomieszczenie dalej szło w tę stronę. Tak? Czyli on taki nieregularny będzie, tak? Tak, bo ja nie chcę robić takiego regularnego magazynu tym razem. Chcę zrobić to tak, wiesz, żeby to było wykorzystanie tego naturalnego kanionu i jednocześnie, żebym miała wyłączne prawo do niego, bo ponoć są inni, którzy twierdzą, że to jest ich kanion. Nie wiem, czy słyszałeś takie. No właśnie, w każdym razie tak to wygląda. Masz jeszcze trochę tego materiału? Mam 2 sztuki jeszcze. No to może wystarczy? Chyba że zabudujemy tutaj kawałkiem to ja dalej, nie wiem, wiesz? Teraz tak mówisz, nie chcę całego kanionu robić, a dokładnie to zrobiłaś na tą stronę. Masz te szkło. W tę stronę chciałam całe, w drugą stronę nie chciałam. I weź sobie tam ten dorób, jak już chcesz. To już jest okej. Tutaj już myślę, że wystarczy. Teraz musimy troszeczkę skopać tutaj tego sufitu. Też w taki sposób, żeby to w miarę wyglądało nieregularnie. No i tak, wiesz co, mógłby się zająć też tymi armor centami. No to nie jest takie łatwe. Tak? No niestety. W sensie nie dasz rady wpisać takiej magicznej formułki i żeby były niewidzialne wszystkie? Się od tamtego czasu, kiedy ja ostatni raz... No dobra, to zrobimy to po. W każdym razie... czekaj, tutaj coś jest. Okej, to jest chyba ukryty... tutaj też coś było. Było chyba wejście z drugiej strony robiliśmy, albo nie wiem co. W każdym razie wchodziliśmy w to miejsce. Tutaj będzie takie mniejsze pomieszczenie. Chcę, żeby to było też kształtem przypominający kanion. Więc poszerzamy delikatnie ten kanion, ale jednocześnie zostawiamy w miarę naturalne. Ja myślę, że w pewnym momencie sobie dam tutaj rudy. Przyniosę sobie rudy z kliklaczem i poumieszczam je w ścianach, żeby dalej wyglądało to tak, jakbym ja była w kopalni. Tylko teraz tak. Myślę nad tym, jak to zabudować podłogę. Może, wiesz co, może zastąpisz, w mojej skrzynce jest drewno. Wybierz jakieś drewno, jakieś deseczki i jakby zastąpisz to, no nie wiem, no kurczę, zaprojektujesz mi podłogę po prostu, zio? No mogę, tylko ty chcesz zamieniać tą kamienną podłogę, bo nie wiem, kazałaś mi zająć się armor sendami, a to jest bardzo kosztowne. No nie, no to czasowo. Powiedziałeś, że nie teraz, to zrobimy to innym razem. To teraz jakbyś mógł dobrać do tego jakąś fajną podłogę. Ale ja nie wiem z czego. Z drewna, może być jakieś tam kamienie, bo ona będzie też w miarę naturalnie... Ściany nie będziemy zmieniać ściany będą kamienne plus rudy, więc tak, żeby to się w miarę jakoś wkomponowało w to. Okej. A ja się zajmę trochę takim, wiesz, ale to jest sens zmieniać wtedy tą podłogę, jeśli ty chcesz zrobić to takie no tak, naturalne? No tak, no bo to chcę, żeby to dalej był mój dom, nie? Więc to musi być podłoga. Robisz mi strasznie duże wyzwanie. Ja wolę, żebyś ty zaprojektowała to, bo ty wiesz, czego chcesz. No i ja właśnie nie wiem, ja nigdy nie wiem, czego chcę. Jeszcze się nie dowiedziałeś, że ja nie wiem? No. Chcę na pewno przenieść te rzeczy dzisiaj. I to nie musi być, znaczy, no nie wiem, bo myślałam nad tym, żeby po prostu zrobić z desek podłogę, ale boję się, że to nie będzie dobrze wyglądało. To można połączyć to ewentualnie z rzeźbionymi logami, w sensie okorowanymi. No, tutaj nie mam drewno. To znaczy, wiem, już pozbierałem trochę, tylko zastanawiam mnie, bo to tak... Ja nie wiem, no teraz to szkło jest tak nieregularne, więc ciężko jest wymyślić jakąś podłogę, która mogłaby tutaj być. Aha, chodzi o pattern, rzeczywiście. No ty chciałaś, żebym ci zaprojektował jakiś wzórek, on ci zaprojektował wzórek, masz taką podłogę jak tu. No dobra, no to w takim razie wypełnimy ją po prostu. Okej. Wypełnimy ją po prostu... drewnem. Jakim? Deską... Jakie wziąłeś drewno? No jedne i drugie. To znaczy? Ciemne no, i jasne? Takie i takie. No to weź ciemne, żeby było trochę oderwanie od tych schodów, które tutaj są. Dobra. Ja tu częściowo zacznę skopywać to. Tą wierzchnią warstwę. I tutaj, gdzie jest... Może zacznę to robić silkiem, to będę miała od razu stone'a. O, dobry plan, widzisz? Od razu ci przepalanie odpadnie. No właśnie, ja tam wrzuciłem tak jeszcze, żeby się robił na wszelki wypadek. Super, super, bo ja chyba nie przepalałam w ogóle za bardzo tych materiałów. Dobra, to... Parę sztuk kobla wykopałam. Mam tylko 3 sztuki. Tutaj trzeba będzie ogólnie tą ścianę też zabudować, skoro masz tego kobla, a raczej nie kobla, tylko clearstone'a. Znaczy mam tylko 3 sztuki, więc trochę będę musiała na pewno to skopać bardziej. Czekaj, to ja sobie tutaj zrobię taki mały tunel. Okej, a do czego? Po co? Do niczego, po prostu, żeby... Ale tam już nie robisz w tym miejscu. No nie robię, dlatego wykorzystam to w tym miejscu. No i tak tutaj... No to, aha, chcesz tak to odgrodzić? No chcę jakby odciąć górę mojego kanionu, rozumiesz? Okej, to jest dość ciekawe. Coś na tej zasadzie, no, nie bardzo widzę twoją wizję w dalszym ciągu. No bo ja nie chcę mieć styczności z tamtą częścią kanionu. Chcę część kanionu mieć u siebie w domu, w magazynie. I tutaj zacznę robić pomieszczenia takie, wiesz. Od tego miejsca będę takie bardziej kwadratowe zrobić, czy mniej kwadratowe? To pomieszczenie ma być niekwadratowe. Czyli takie jak jest. Gdzie mam jeszcze deski dać? Tutaj daj jeszcze deski. Czekaj, ja to skopię. Znaczy, to jest taka moja wizja artystyczna, która jeszcze nie ma jakiegoś wielkiego zarysu, ale... No, ale tak wstępnie, tak to sobie zaplanowałam, wymyśliłam. Pamiętaj, że trzeba stone'a dać albo coś, żeby to zakryć. No wiem właśnie, dlatego ja tutaj to staram się zaklejać. I w tym momencie to będzie, wiesz, taki mój wyłączny kawałeczek. Jeszcze tam na dół trzeba będzie zejść i oświetlić, żeby to lepiej wyglądało. Tutaj jeszcze, Zio, masz te deski? Już idę? 3 sztuki mi zostały. To super. Tutaj o? Tak. No dobra. O, i tutaj więcej będziemy mieli kobla, znaczy stone'a, to mamy więcej raczej, bo przepala się w tym momencie, nie? I tak, oświetlenie zrobię tutaj z lamp tych, tylko jeszcze nie umiem ich robić, więc będę musiała się nauczyć, jak robić te lampy. Te latarnie, tak? Dobra, tutaj... i co tako? Tak. Dużo masz jeszcze tego stone'a? Nie. A ile? 5 sztuk. Dobra, to ja czekaj, wiesz co, wejdę tutaj jeszcze kawałeczek. Zrobię więcej. To się, wiesz, dobrze, zawsze się przydaje, żeby mieć przy sobie silk touch, jak się coś próbuje zrobić ze stone'a, bo wtedy można to zabudować. Tak jak mówiłam, część tych ród jakby wykorzystam w formie... moich ród. Wykorzystam w formie ozdoby tutaj. Myślę, że granice zastąpię też stone'em, bo jakoś tak mi się średnio podoba. Tutaj ogólnie weź ogarnij jeszcze, czy chcesz coś na ścianę dać przy tych schodach. Wiesz co, tutaj, czy to jest... Jak ten mechanizm działa? Z tej strony to wszystko jest zabudowane, tak? Tutaj nie wchodzą żadne bloki. No to może w ten sposób to zrobić, żeby to zamurować. Ale ja tutaj tego stone'a wykopałem dopiero co stąd. A czemu? No bo tutaj był stone. No to nie wiem, czy ty chcesz go mieć w tym miejscu? Tak. O tak może być. Z drugiej strony też. Tak, tutaj też ma być, bo to nie chcę zabudować ten mechanizm też. No i dobra, i tyle. Nie ma co tu Masz jeszcze tutaj jedną sztukę? Nie. Aha, bo tutaj jest piston, dobra. No, chcę go ukryć. To czekaj, tutaj jest jedna taka wolna sztuka. No proszę. O, i teraz... Czekajcie, tutaj będzie zabudowane. Teraz tak wstępnie będzie taka jaskinka. Teraz tak, tutaj trochę też chcę, żeby to było nienaturalne. Nie? To żelazo i tak dalej. Rudy zostawiam i jeszcze doniosę więcej ród. Masz jeszcze drewno tutaj potrzebne jest? No, nie mam. Muszę skoczyć, może masz w skrzynce, ale nie gwarantuję. Wiesz co? Wydaje mi się, że za moim domem rośnie drewno, więc ja pójdę... A w ogóle jest noc. Jest jeszcze? Dużo tego drewna jest? 40. Jeszcze jest sporo, nie? to super, super. Okej, to do końca zakleję tak jak ten. Mhm, tak jak jest kształt tutaj obrany. No tutaj też, dobra. Proszę bardzo. I teraz tak, dzięki. Tutaj sobie troszeczkę jeszcze ukształtujemy to. Ja nad tym jeszcze będę pracowała na pewno. Wiesz co, tymczasowo myślę, że mogłabym tutaj przynieść swoje skrzynki. Mhm. Czy myślisz, że warto robić z tego jakieś pomieszczenia regularne, czy byś zostawił to tak i... Nie wiem, ewentualnie... ja bym zrobił to tak, jak bym chciał na twoim miejscu. Bo tak myślę, że można zrobić wnękę na skrzynki, tylko nie wiem, jak dużo skrzynek bym chciała zrobić. Tutaj już zaczęłam, to tutaj możemy zrobić jedną skrzynkę, tutaj będą drugie skrzynki. Także to jeszcze potrzebuję w tym miejscu jeden bloczek. Czyli co, skrzynki robić? No, jakbyś mógł zrobić skrzynki, to byłoby miło. Dobrze. Po 3 rzędy mogę zrobić skrzynek ewentualnie. Chociaż nie, czekaj, 2, 3, 4, 5 skrzynek może. 5 na 3, czyli 15 skrzynek podwójnych mogę tutaj wcisnąć w tym momencie. Okej, czyli chcesz je tak... tutaj już tak ustawiać, czy głębiej? Nie, nie, tutaj bo ja nie chcę, żeby to było bardzo duże, bo ja się będę bała potem tu przychodzić sama, jak będę miała tutaj za dużo rzeczy. Wiesz co? W takim razie ja idę, zacznę robić ramki. Okej. To też będzie potrzebne. Te skrzynki, to jednak jest trochę roboty z tym. No jest, rzeczywiście to jest teraz właśnie w tej nowej wersji. To jest prawda, trzeba się pobawić, także cieszę się, że ty się tam tym bawisz. I chyba nie mam skóry. Chyba, że mam skórę tutaj. Nie, zużyłam całą skórę, więc ramki będę musiała najpierw się wstrzymać z tym i upolować parę krówek, czyli czeka mnie taka mała wyprawa po materiały. O, i widzę, jak ty to teraz kombinujesz. No, to trzeba od góry zacząć, bo jak zaczniesz stawiać od drugiej strony, to niestety, ale to nie wychodzi. No wiem, wiem. Teraz tak, tutaj sobie spróbuję to jeszcze zabudować, ten dirt. Bo jednak niby w kopalniach te dirty występują, ale jakoś tak czuję, że będzie to lepiej wyglądało, kiedy będzie zrobione ze stołu. Ja się zgadzam. Tylko teraz tak, to muszę tutaj wykopać, bo się nie będzie otwierała skrzynka i zastąpić. O, słyszysz to? No, ale on raczej gdzieś jest pod spodem. Słuchaj, to jest już zamurowane pomieszczenie, tutaj już nie ma... A, może być na powierzchni. Tutaj już nie ma dostępu do tego, do niczego. Wiesz co, muszę jakoś się podsadzić, bo nie mogę tam sięgnąć na górę. Spróbuję to zrobić. A może tak, tutaj z tej strony sobie zrobię łatwiejsze dojście. Dobrze, że pomagasz mi z tymi skrzynkami, bo to jest super upierdliwa sprawa kładzenia tych skrzynek. Szybciutkie, bardzo łatwe, bardzo sprawne. Chwila, moment i gotowe, nie? Wiesz co, zanim zaczniesz robić kolejne skrzynki, to możesz jeszcze ewentualnie możemy zacząć przenosić te rzeczy. Na razie po prostu byle jak, powrzucajmy je. Ja sobie to później posegreguję, bo po prostu, żeby chodzi o to, żeby już zabrać tam te skrzynki i żeby nie było tutaj bałaganu na górze. Dobra. To czekaj, to po prostu zacznę rozwalać te skrzynki i zaczniemy zbierać te rzeczy. Okej. Ja bym wolał trochę sobie ekwipunek uporządkować, zanim zacznę ci zbierać te rzeczy. No właśnie, żeby nie było tak, że potem zabierzesz mi część rzeczy albo zostawisz swoje, nie? Okej, już wiem, które są które. Dobra, tu zaczęłaś rozwalać. Tak, tak, tak. Ja to potem wszystko posegreguję. Zaczynam od prawej strony, od góry. Dobra. I to są wszystkie rzeczy z tej skrzynki, z którą wszystkie rzeczy ze wszystkich skrzynek, bo one i tak są nie są posegregowane, więc ja teraz nie chcę tego segregować. Posegregujemy to później. Dobrze, dobrze. Tak, ja już mam prawie pełny ekwipunek, to niosę kolejną porcję. Pomagam, okej. A to z jedzeniem teraz? Taka skrzynka? Coś, no tak, tam mam takie potworowe, jedzeniowe i tego typu rzeczy. A co, jesteś głodny? Możesz sobie coś przekąsić, jak tam znalazłeś. Nie, spokojnie. Ja jestem ten... Czy jestem głodny, ale tak poza Minecraftem. A w sumie ja też jestem głodna poza Minecraftem, zaraz chyba będzie trzeba zrobić obiad. No, dokładnie tak. Dobra. Jeszcze... 2 podwójne skrzynki są. Tak, w jednej jest bardzo dużo kobla, więc jakbyś kiedyś potrzebował cobblestone, no to za tę pomoc nawet myślę, że mogłabym się z tobą podzielić. Świetnie, zawsze może mieć dużo kobla. Nie, na razie nie. No znaczy nie wiem, może jak będę coś teraz niszczyć, czy budować, czy co niszczyć? Nie, raczej budować. Niszczyć będziesz? No nie, do niszczenia raczej cobblestone mi nie jest potrzebne. Tak mówisz? Mam wrażenie, no. Dobra. Dobra, cyk. Okej. Tam część rzeczy zostało, więc muszę się spieszyć. I słuchaj, i to będzie super fajne, bo już będę miała dzięki temu posprzątaną górę i będę mogła urządzić swoją jadalnię. Powiedz mi, czy teraz w tym momencie są wyłączone te datapaki, czy są włączone? Znaczy masz resource paki włączone, więc widzisz szafki, ale to są uszkodzone motyki tak naprawdę. Aha, czyli tak naprawdę to nie ma datapaków w tym momencie? Nie, nie. No bo mi się kran rozwalił, więc jak włączymy, to będę musiała zrobić chyba nowy. Albo udawać, że myję ręce tak naprawdę, bo jakoś przez przypadek mi się rozwalił. Ale jak to się rozwalił? Normalnie wszystko działa. No ale jak tam podejdziesz, to wejdziesz do kranu i... Ale to kwestia tego, że to jest trapdoor. Nie, nie, ja go rozwaliłam. To nie był trapdoor, no tylko została z tego inna rzecz. Bo wszystkie drawery i tak dalej działają jak drawery, widzisz? Jak sobie otworzysz. W ogóle w lodówce trzymam czekoladę. Masz czekoladę? Masz czekoladę? Właśnie to jest ta sama czekolada, Ziu. Nie mogę mówić, bo powiem, o co chodziło w swoim odcinku. Jakieś lewe rzeczy, dobra. No. Nie, nie, to prawe rzeczy. Wszystkie skrzynki już mamy? Tak, mój odcinek, dokładnie tak. Tak, dokładnie. No. Wiesz co? No jeszcze tu jedno zostaje, ale to są enchanty, więc chyba nie. Piecyki też bym zabrała w takim razie. To wszystko? To tak chcesz ogołocić zupełnie swój domek w tym miejscu? Tak. Znaczy ja tutaj sobie urządzę jadalnię i tu będzie część mieszkalna, tam będzie część pracownicza, że tak powiem. O, i jeszcze... Czy masz tego kobla? No tak, tylko nie wiem, czemu zniszczyłaś, jak się dopalał jeszcze. Nie wiem. Kowadło też zabiorę, bo ty zawsze przychodzisz i korzystasz z mojego kowadła. No i tak będę przychodził i korzystał. Ale to jest tajny magazyn, nie możesz tutaj przychodzić tak. No jak to? No przecież wiem, gdzie jest wejście do niego. No ale to nie znaczy, że możesz korzystać z tego wejścia. No a co to zmienia, że ten... No bardzo dużo zmienia. No co ty, Zio, no co ty? No nie, no wiem, gdzie jest, więc mogę wejść i skorzystać. Nie, no nie ma mowy. Tutaj sobie poustawiam piecyki. Jeszcze może parę? Czekaj, wezmę trochę cobblestone'a, wykorzystam. Mówię, zależy mi na tym, żeby to było wszystko nieregularne. Czy gdzieś był crafting? Jeszcze jest skrzynka jedna. To można ją ustawić tutaj. Nie, ale masz drewno, jeśli potrzebujesz. O nie, to skrzynka się w złą stronę ustawia. Jest crafting. Czekaj. Masz crafting, rzucam. Muszę jakoś się tam wkopać. Są jeszcze 3 skrzynki i jest jeszcze koldron. Dobra. Tak, to tutaj jedną skrzynkę trzeba jeszcze. Proszę bardzo. Dzięki. Cyk, cyk, cyk. Super. I teraz tak, jakby to zrobić? Ta skrzynka nie jest mi potrzebna. Myślę, że crafting. Dam sobie na przykład tu... O nie, to nie miało być tak. To nie crafting? To nie crafting. Tutaj dam crafting i tutaj dam jeszcze skrzynki 2, czyli będę miała coś a la... Znaczy niech skrzynki tylko 2 piecyki, to będzie coś a la kwiatek. Właśnie chciałem tu powiedzieć, że tak wygląda. Dziewczęcy magazyn. Kwiatek, piękny. Tutaj sobie zrobię umywalkę z wodą, żeby umyć ręce po węglu i tak dalej, który będę dotykała. Resztę jakoś sobie będę to przystrajać na bieżąco. Na razie jeszcze przypalę trochę kobla, może kiedyś się przyda. Czyli mówisz, że skóry nie masz na razie za bardzo. No właśnie nie mam kompletnie skóry, więc możemy ewentualnie pójść gdzieś i zdobyć skórę. Albo po prostu ja sobie to zrobię kiedyś, jeszcze na pewno będę wiele razy szukała skóry i tak dalej. Na pewno chcę przynieść tutaj więcej ród. W tym momencie całe żelazo przepaliłam, więc żelazo sobie odpuszczę i tak żelazo tu jest. Ale na przykład chyba mam no tak, zapomniałam, że tam już nie mam magazynu. No właśnie tak. Trochę czasu minie, nim się przyzwyczaję do nowego miejsca. Do tego. No dobra, to chyba tak, wszystko z góry zabraliśmy. No chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Tutaj sobie damy złoto. Złoto? A, rudy. Tak. No i jeszcze... No można jakieś diamenty też wykopać z silkiem. Tak, znaczy boję się, że jak ktoś to odkryje, to potem stwierdzi, wow, złoto. No, diamenty. A czekaj, wiesz co, to ja nie mogę, to ja muszę to zakopać z tej strony. No tutaj pod schodami można było deski dać, to będzie też wyglądało trochę lepiej. Tutaj, no rzeczywiście, tam gdzie są schodki możemy tak zrobić rzeczywiście. To zaraz zrobię. I teraz tak, tutaj mogę sobie w takim razie dać złoto zamiast tego bloku, ale jeszcze z tej strony musiałabym to zabudować. Wiecie, ja próbuję tutaj schować to od zewnątrz, że jak ktoś zobaczy to od zewnątrz, to nie pomyśli sobie, jest złoto, tylko... Nie wykopie, no właśnie, tak. No i tutaj jeszcze jedno. Bardzo ważne. I teraz mam trochę złota, trochę żelaza. Tam zostaje odkryty jeden bloczek, bo chcę otwierać skrzynki. I teraz tak, czy można robić stone'owe półbloki? Można. Znaczy slaby. Tak, już. I teraz jak otworzę to tutaj, no właśnie, to mogę sobie otworzyć, czyli mogę sobie zrobić z tyłu jeszcze slaby. To w takim razie daje dużo możliwości, jak to zrobić jakby bardziej nieregularnym pomieszczeniem. Ja myślę, że się pobawię trochę, żeby sobie taki, wiesz, taką jaskinię z tego zrobić, taką jaskinię jak Batman. Słyszysz ten głos? No tak. Ktoś chyba przyszedł do nas. Nie są chyba potwory na górze, nie? Nie, nie, to nie brzmi jak potwór. O nie! Co? Są pillagery! O nie! Przyszli do... Zio, zamykaj szybko przejście, zanim zauważą, czekaj. Zanim, wiesz, bo jak to nie przyjdą mnie okraść... Masakra, nie spodziewałem się tego. Dobra, wiesz to chodź, zawalczymy z nimi. Ja nie mam silka przy sobie, kurczę. Jolo! O, tu jest ten z sztandarem! Okej. Czy ty właśnie dostałaś teraz klątwę? Mam chyba klątwę. To nie wchodź na razie do żadnej wioski. Proszę bardzo, masz swój baner za załatwienie tego. To już drugi. A ty nie chcesz mieć na swoim domku powieszonego baneru? Albo trzy. No to ja tutaj powieszę jako kolejny baner. Jak to się nazywa? Ja nie słyszałem jej głosu, ja słyszałem tylko pająka na zewnątrz. Ja słyszałem jakiś dziwny głos, tylko nie wiedziałam, co to jest za głos. O, dostałem. Od kogo? Tylko szkielet, dobra. Okej, bo już myślałam, że przyszli kolejni. No. Dobra, mamy dwa banery. Ja mam klątwę, więc nie mogę się wybierać do wioski. Trzeba będzie trzeba będzie później zrobić na rajd na jakąś wioskę, nie? No właśnie, chodź, pożegnamy się tutaj w tym pomieszczeniu. Mamy już tajne pomieszczenie, które jest na razie jednostronne, więc mogę tylko wejść i nie mogę zamknąć ze sobą drzwi, ale będzie trzeba pomyśleć nad tym, żeby można to było tak zorganizować. Powiedzcie, jak wam się podoba pomysł na magazyn właśnie w kanionie z wykorzystaniem jakby jego naturalnej struktury. No, jeśli macie jakieś pomysły na dodanie tego czegoś tutaj... Cyk i wpadasz w przepaść. Rozwaliłeś mi szkło właśnie, zioł. No masz go na zapas przecież, nie? Dobra, niech ci będzie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się odcinek podobał. Szukaj teraz, bo ja nie wiem gdzie. Wbijajcie oczywiście do Zio. Przypominam o tym odcinku bardzo fajnym i wielu innych, które pojawiają się na kanale Zio. Zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o tym koniecznie. A my się żegnamy. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie.